witam was serdecznie. Właśnie udało mi się wziąć ładunek do Memphis, Tennessee. W tej chwili jadę do DHL-a. Jest to lokalizacja koło lotniska. Załadować się i lecę, tak jak mówiłem, do Tennessee. Przerąbane, bo jazda całą noc, ale co zrobić? Kasa, kasa, kasa. Bardzo dobrze zapłacili, także po prostu jadę, no. Nie mam nic do stracenia, jadę. Hello. 003. No i znowu widzicie, znowu jadę pod drzwi. O, jakiś pasior przede mnie wskoczył. I muszę się szczekować. I widzimy się po, jak będę się ładował. Zarejestrowałem się. I znowu pod rampę. Są dwie rampy. Numer 3, numer 1 i numer 33. Ale mają zadzwonić i powiedzieć mi gdzie. Chyba tutaj, bo tutaj ten kolega przyjechał, także stoimy we dwójkę. Dzisiaj akurat na tym pasie lądują samoloty, także poczekamy, zaraz może coś przeleci. Taka ciekawostka. Ja już słyszę, coś się zbliża. Także już się załadowałem i mogę pruć do Memphis. Wiozę ciekawe rzeczy, ale nie powiem wam co wiozę. Po prostu boję się wam to powiedzieć. Zobaczymy teraz, jak tu pokazuje drogę, ile tu trafiku. O kurwa mać, cały ten. Dobra, jadę na 355. Mil dalej. Ale nie mam wyjścia, nie będę stał godziny czasu. Highway 294 jest praktycznie w remoncie i no kurde, ciężko się przebić. Wolę jechać dookoła, nadrobić trochę, ale
nadrobić mil, czasu może nie stracę. No i nie będę się denerwował, że muszę stać tyle. Tak to wygląda ten biznes. I właśnie wjechałem do Tennessee. Jestem już w Memphis. Jadę się rozładować. Oczywiście coś się już zapchało. Zesrało jak zawsze. Gorsze jest to, że się wszyscy śpieszą i się po prostu wbijaki wbijają i to jest cały problem. Jadę na ten rozładunek, ale tak mnie coś tak dziwnie się czuje, bo przeczytałem wczoraj review na temat tego miejsca, gdzie jadę i się okazuje, że to jest straszna chujnia. Tak jak nie zostawiają tam ludzie komentarze, to się włos na głowie jeży. Zobaczymy, jaka to prawda. Sprawdzimy te komentarze. Pierwsza rzecz, którą dzisiaj zobaczyłem, to jest construction. W ogóle jechałem tym highwayem 57. Jest tak poryty. Jest tyle construction, że się zastanawiam, czy warto jechać nim do domu. Był dzisiaj piątek. Będzie duży ruch. I może tam być przewalone. Nie za bardzo mam wybór, bo mogę jechać przez St. Louis, to jest tam 70 mil dalej, ale to jest dużo dalej. Także nie wiem, czy raczej się wybiorę. Udało mi się rozładować. W moim przypadku to co pisali na... To co było pisane na review, na Google'ach, to jest nieprawda. Pięknie, ładnie, bez problemu. Teraz zobaczę, co się dzieje na loadboardzie, ale to już tak będę to robił, że tak powiem, w locie. Wiem, rozumiem, zawiesiłem się. Gdzie mnie jestem, że jestem przy samym lotnisku.
to jest moja szoferka. Patrzę oczywiście cały czas na drogę, jak jadę. Nie róbcie tego w samochodzie, zróbcie to lepiej w domu. Przestrzegam, nie róbcie tego w samochodzie. A to jest właśnie na telefonie jest włączony loadboard, gdzie patrzę sobie ładunki już na weekend. No i może uda mi się coś jeszcze chycić. I oglądam sobie takiego pana, który się zamaskował za zaciemnionym światłem dla wtajemniczonych. Piszcie, jak wiecie, kto to jest, jak rozpoznajecie tego pana. Także widzicie już, złoto robi się na drzewach. I tak jeszcze jestem w dobrym miejscu, bo tutaj jest jeszcze cieplej zimą niż to, co się dzieje 100 mil dalej w domu. Trzeba zajechać, kupić jakąś wodę. Pokończyło mi się picie. I cóż, i wróć do domu. Najgorsze jest to, że do Chicagolandu będę wjeżdżał w godzinach szczytu, a dzisiaj jest piątek, piątunio i może być zabawa. Przydałoby się coś znaleźć jeszcze na następny tydzień, jakiś ładunek, jakieś ciekawe miejsce. Może znajdę coś takiego. A tymczasem borem lasem, narka. Widocznie ktoś komuś nie ustąpił. Ktoś się wbijał.